Tak, i mamy rozdział 18, bunkier. No i w końcu wróciliśmy do Niemców, tak? Którzy tutaj tego ubota znaleźliśmy ich wcześniej, prawie że na samym początku. No i teraz znaleźliśmy ich, zdaje się, bazę. I ciekawe, co się tutaj dowiemy teraz, no nie? A, Nate się zastanawia, jak widać. Musimy iść dalej. Tak, ja się cofnąłem jeszcze na chwilę. O, mamy tutaj jakiś rozkład tego bunkra całego. To jest ta łódź. Tylko, że to jest wszystko po niemiecku. O, tu jest kuchnia. Tu jest laboratorium. To chyba szpital. A innych... A nie, tu jest generator. A innych słów to za bardzo... Chociaż... Tu chyba... Jest coś... Kwatery mieszkalne, tak mi się wydaje? No dobra, nieważne. Tak, dużo przycisków. O! Tam widać nawet skarb. Błyszczy się, nie wiem czy na nagraniu to widać, tam na skrzynce jest skarb. Co ciekawe, to jest skarb, który zdobędziemy nie w tym rozdziale, tylko w kolejnym. Tak, w tym rozdziale jest też jeden skarb, ale zdobędziemy go gdzie indziej. O, Elena za nami chodzi, jak widać. A w ogóle tu okrągły stół macie. Tak, ale Elena zaraz przestanie za nami chodzić. Tak jak mówiła zresztą. Chwila, nie na dół, tylko do góry. Tak, tym razem po rurach chodzimy. No, Niemcy tu mieli bazę. Ciekawe. Znaczy, mniej więcej wiadomo, dlaczego ich już tu nie ma. Pewnie te potwory ich przepędziły. O. Teraz trochę niżej możemy. O, już myślałem, że spadnie na dół, tak jak często to robił, jak się bujaliśmy. A, przed chwilą na dół, a teraz znowu do góry. No, no, no. Nie spadaj tylko. O. I tu już bardziej stabilnie, powiedzmy. Ale z powrotem na rury. O, i teraz mamy fajny widok. I przechodzimy nad tym ubotem. Chyba. No. I jesteśmy po drugiej stronie. Dobra, przepaść przeskoczona. I teraz jesteśmy w takim bardzo mrocznym, ciemnym miejscu. W tej zniszczonej bazie. Nate, słyszysz mnie? Sally, zgłoś się. Nate, zgłoś się! Nic z tego. Nie mam tu sygnału. No i znowu nie słychać nas. O, ale tutaj mamy nową broń. MP40. O, mamy strzelbę. Ona też jest dobra w sumie. Tutaj akurat. Ale niech będzie, że weźmiemy MP40. MP ile? 40. Dobra. No i się okaże, że tutaj wcale bezpiecznie nie jest. Nic dziwnego zresztą. Mamy tutaj taki mały labirynt. Nie wiem, może ta mapa wcześniejsza by nam pomogła. Co była jeszcze przy Elenie. A nie, na razie jeszcze nie ma labiryntu. Labirynt będzie za chwilę. No tutaj mamy jakiś pokój. Co tu się do cholery stało? I dużo broni można pozbierać. A, tutaj jest wyjście chyba na labirynt. Ale wydawało mi się... Może to jeszcze nie tutaj.
Bo tutaj jest jakiś projektor czy coś takiego. No, no a wiem, że jakieś nagranie tu będzie można odtworzyć. Nie wiem, może to nie w tym pomieszczeniu, a może jeszcze nie teraz po prostu. No dobra, to idziemy do tego. O cholera. No właśnie. Stworzonka tutaj też są. I się będę tu. Będę się tu rozglądał. Przede wszystkim za skarbem. Tak, no tu powiedzmy jest strasznie, chociaż tak dla mnie to nie bardzo. O, i teraz się zaczyna rozwidlenie. Powiedzmy, że w lewo pójdziemy. Okej. Tak, tutaj w zbyt wielkich ilościach nas nie atakują. Dobra, to nie tu. Tak, dwa na raz, chyba maksymalnie. A, dobra, tu musimy pójść. To jednak nie tu najpierw chciałem iść. Bo skarb chyba będzie w takim razie w drugą stronę. O. Dobra. Tak, to w tę stronę. O, proszę bardzo. Złota figurka małpy. Tak, mieliśmy podobną. I to chyba jednak swój ogon faktycznie trzyma ta małpa. A ja kiedyś mówiłem, że to węża trzyma. O! Jeszcze! Jeszcze wychodzi kolega. Może się cofnijmy po amunicję. Dawaj. O, jakie mroczne pianino się włączyło tutaj w tle. Tak, straszna, ciemna baza. A nie, zgubiłem się. Tutaj trzeba było pójść. Tak, ta mapa, która była tam przy Elenie, to raczej... Tu musi być pomieszczenie generatora. Raczej jest nieaktualna, skoro wszystko jest tu pozawalane. No ale tutaj faktycznie ten generator był na tej mapie. A i wiem już. Wiem, czemu tamten projektor nie działa, bo przecież generator dopiero musimy odpalić. Mam wrażenie, że kroki tutaj słyszę. Ale chyba nie ma tu wrogów na razie. A tutaj dźwignia jest, tak. A nie, znowu kręcenie.